Jeśli na przykład organizacje pozarządowe zależą od państwa, które dzieli pieniądze swoje, czy pieniądze przychodzące gdzieś tam z Unii, na przykład, jeśli państwo to dzieli, to siłą rzeczy oczywiście te, te organizacje nie będą robiły nic, co się Państwu nie podoba, bo sobie nawet nie trzeba tak naprawdę im grozić, one po prostu sobie same zakładają knebel. Tak naprawdę tak to, tak to wygląda. Ja w organizacjach społecznych przez te prawie 20 lat, gdzie się z nimi mam taki czy inny związek, to widziałem tak naprawdę, że, że tutaj nie potrzeba żadnej cenzury, bo ludzie się sami po prostu cenzurują we własnym, prywatnym, dobrze pojętym interesie, bo nie każdemu po prostu starczy tyle odwagi, tyle charakteru, tyle sił, żeby po prostu sobie na taką niezależność pozwolić.